Siemaneczko wszystkim, z tej strony Chris, a my widzimy się po raz kolejny w grze Ryzen 3. I będziemy tutaj sobie dzisiaj zwiedzać wyspę, bo tutaj jest... Aha, o jak fajnie są zaznaczone te. Nie, no nie chcę wracać na statek. Dobra. Pozwiedzałem sobie jeszcze wysp... O, tu jest coś... Co to za robak? O Jezus, dlaczego one tak leją? O, raz, dwa. Jezus. Raz, dwa, trzy. Kurde moldu! Patrzcie na dziada. I hate insects. Dobra. Czy tam był jeszcze jakiś większy chyba, nie? No. Jest i większy. I'm going to make a hat out of your skin. Cmentarny pająk. Ale tego będzie łatwiej pokonać niż tamte. Oj! Ale wygląda paskuda. O proszę, 200 chwały za tego żyda. Aha. O, pa! Co to za małe gnojki? Ten mój mieczyk to nie robi za dużo. Generalnie nie robi nic w sumie, jak tak. Dobra. Co tam masz? Pistolet skałkowy. Dobra. Zobaczmy, czego tutaj broniły te pająki. Czy tutaj coś mam ciekawego? Mam jakiś liść. O, trochę złota. Więc nie najdłużej, dobra. Tutaj też jakieś ziółko rośnie, więc sobie je zbiorę. Pyk. Tu jest jakaś skała? Nie. Znaczy, owszem, skała, ale myślę, że jakaś ruda. O. Nóż. Jagódki. Pyszne jagódki. Takie pyszne i zdrowe. Jagódki owocowe. Tam jest jakieś bydle. Aj. Wiedziałem. Kurde. Te szczępy są tak szybkie. No, tak, jeszcze niech się na nas... No, tak, niech się jeszcze na nas ten rzuci, to już w ogóle będzie fajowo. Ale poszedł! Ścierwojad nie żyje. Czym ty jesteś? Jesteś agresywny, nie? No pewnie, że tak. Ugh!
Cicho! Nie chcę z tobą rozmawiać. Zbadajmy sobie jeszcze miejsce, gdzie był ten kafar. Może coś tutaj ciekawego znajdę. Chyba nie. Zajmę się w takim razie w te ruiny. Może to jest miejsce, gdzie spotkamy druida. O, chyba wykorzy. Może tam spotkamy druida. Oj, proszę się tak. Proszę tak nie robić, bro. Bo coś tutaj było. Może spotkamy tam druida, który, wiecie... Szczurek? Nie lubię szczurków. Trzeba odskoczyć. Zobaczcie, odskoczyć i wyprowadzić kontrę. Odskoczyć i zaatakować tego. Oj. Tam jakaś puma pancerzowa. No, potworków jest tu naprawdę sporo. Ryś! No i super. Coś mogę z ciebie zebrać? Nie mogę z ciebie zebrać. Pewnie jak się nauczę skurować, to będę dopiero mógł. Czy ten ryś coś tutaj miał w swoim legowisku? Beautiful here. However, o, następny. Sometimes fed up with looking at palm trees. O. Oż ty. Następny ryś. Możesz łaskawie zdechnąć. Oj. Aj. Skubany przerwał mi atak. Oj. Znowu przerwał. Lećmy sobie, dobra. Super. Ile mamy tej chwały? Atrybuty. Dobra. Tak. Chciałbym, żeby ten mój potężny atak był naprawdę potężny, a nie taki... No, dobra. Co za ścierwo. Dawaj mięsko. Oh no. Here we go. No i... Bam! I... Dobra, super. Nie chcę z tobą rozmawiać, tylko chciałbym porozmawiać z tym gościem. O. It feels like the dying sunset before an eternal night. That sounds a little melodramatic. It is melodramatic. I left them all to die.
all my comrades. I'm such. I don't see it. They're in the maze. I ran away from there. I'm a disgrace. My whole. Anyone as desperate as that? If you hadn't, now's your. You cannot imagine the terrors. I can picture them. Dobra. Let's go slit a few throats. Sacrificial meat. Kafarek nie jest agresywny, więc na razie sobie go może odpuścimy. A spróbujmy pokonać tych koleżków. O, pulnie się na mnie. Halo, zobacz, zobacz. No. I'm going to make a hat out of your skin. Dobra. Skubany. Co za dziewczyna. My se pobiegamy, a ten niech zabije te zębaty. Kurde, ale leją. Ja im nic nie robię generalnie rzecz biorąc. Może jak przyłączymy się do tych łowców demonów, to dostanę jakiś miecz, bo teraz to ja wiem, czy to nic nie robię, to jest jakaś żenada. Chwała 200 otrzymano, super. Co to za kamloty? Tu gdzieś był kafar, o jest kafar, dobra, dawać go. Tyle, że on jest wolny. O, o ja mam tak do końca jest taki wolny. Co on rozpęd oskubany. Oczywiście chciałbym je zaszarżować, dziad. O, oj! No. Skubany. No zdechnij, że wreszcie.
That was fast. Dobra. Co? Aha, jakiś dziennik, ale to nie, to nas nie interesuje. Wytrzymy zręczności. Nie możemy 25 wpakować więcej. No nic, to jeszcze się poszwędajmy trochę. Mało, bo mało, ale zawsze. To grosz do grosza i zbiera się. Co to za bydlaki? Agresywne? Pewnie, że tak. Waran. A nie, chyba nie agresywne. Nie chciał nam robić krzywdę. Dobra, ale ja mu chcę zrobić krzywdę. O, jak się nastroszył się. Super atom. Oh no. Going to make a hat of your skin. Ty dziadzie. Małż i język. No dobra. Tu był jeszcze jeden waran, którego też bym chciał pokonać. A tam jest jeszcze ten. Najpierw polnijmy się sobie tego dziada. Bang! I bang! I nie trafiłem. Super. No i tak jestem dobry w tą grę właśnie. I jeszcze, dawaj, dawaj, Saszka! O, odsuńmy się, żeby się ten na nas. Dobra. Zbieramy, 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 zbieramy. Ekspimy twardy hard exp grind moby. Ten tego, tamtego. I eksploracja. I eksploracja. To jest właśnie gra, której było mi potrzeba. Zabijmy i te. Te. Zabijmy ścierwojady. Zabijmy je i otworzymy sobie tą skrzynkę, która tu jest. Właśnie dlatego lubię eksplorować w gotikach i w tych grach tego typu, bo zawsze gdzieś są poukrywane jakieś fajne rzeczy. Może na początku to są duperelki, ale później nagle się okaże, że jest jakiś mieczyk albo coś tam. Dobra. Tego już pokonaliśmy sam. Tego już pokonaliśmy sam. Zamknięte, niewiarygodne, nie? I need a lockpick. Potrzebuję wytrycha, ale dno. Faktycznie cienie tutaj są jakieś, ale chyba nie chcę iść do tego labiryntu na chwilę obecną.
myślę, że będę tutaj kończył ten odcinek, także wielkie dzięki za oglądanie. W sumie nie zrobiliśmy nic konstruktywnego, bo tylko exp, ale mam nadzieję, że to się w końcu rozwinie. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Co tu dużo gadać? Piąteczka, bang! Mam nadzieję, że odcineczek podobał ci się. Hej, jeżeli tak, to daj mi w górę kciuk. I pamiętaj też, by zasubskrybować kanał mój, bo wierzę, że nie jesteś blady. Kabanosik.